Dzisiejsza pogoda nie sprzyja pracom w ogrodzie, więc postanowiłem przygotować stroik na Wielkanoc, która jest już coraz bliżej. Wiem, że wiele osób śledzących kanał uwielbia tworzyć dekoracje na święta, a zwłaszcza na Wielkanoc, ponieważ jest to czas ożywienia, nadziei i radości. Przygotowanie stroików może być doskonałą okazją do spędzenia czasu w gronie najbliższych, do dzielenia się pomysłami, inspiracjami i ciekawymi technikami. Wspólne tworzenie ozdób wielkanocnych to także doskonały sposób na wzmocnienie relacji rodzinnych i budowanie więzi między pokoleniami. Niektóre rodziny mają swoje tradycyjne sposoby na przygotowanie stroików. Ja zawsze eksperymentuję i tworzę coś zupełnie nowego. Dzisiaj przygotuję stroik na bazie podstawy wiklinowej, a na konstrukcję dla elementów dekoracyjnych wykorzystam gałązkę, którą odłamałem z jemioły. Jeśli jesteście zainteresowani, jak przebiegały prace nad stroikiem i jaki będzie efekt końcowy, zapraszam Was do dalszego oglądania filmu.
Myślę, że na tym etapie zakończę pracę nad strojkiem. Jak widzieliście na filmie, była to zupełna improwizacja. Efekt ocencie sami. Mam nadzieję, że niektórych z Was zainspirowałem do samodzielnego przygotowania dekoracji. Bez względu na to, jakie podejście wybierzecie do tworzenia strojków, jest to zawsze wspaniała okazja do spędzenia miłego czasu razem z rodziną i stworzenia pięknych ozdób, które będą cieszyły oczy i dawały urok świątecznemu stołowi i wnętrzu. Dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na oglądanie kolejnych filmów. Do zobaczenia!